Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiejsze studium Pisma Świętego nosi tytuł Jezus, Duch Święty i modlitwa. Studiujemy Księgę Łukasza. Chcemy przyjrzeć się temu, co Łukasz mówi na temat Ducha Świętego, na temat modlitwy, stosunku Jezusa do tych spraw. Jest to bardzo interesujący temat. Zapraszam do wspólnego rozważania. W dzisiejszym studium udział biorą Władysław, Estera i Mariusz. Ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą, żeby Bóg był z nami, żeby to On przez Ducha Świętego wskazywał nam na te wielkie i dobre rzeczy. Proszę Esterkę do modlitwy. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie z całego serca za to studium biblijne, za to, że dałeś nam Słowo Twoje, że możemy Go czytać, że możemy studiować Go, że możemy więcej się dowiedzieć o tym, co Ty dla nas uczyniłeś przez Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za Ducha Świętego, dziękujemy, że możemy się modlić do Ciebie, Ojcze. Że jesteś naszym wspaniałym Ojcem i wysłuchujesz nasze modlitwy. Dlatego prosimy w pokorze. Bądź z nami dzisiaj podczas tego studium i za wszystko dziękujemy w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Kiedy czytam Ewangelię Łukasza i Dzieje Apostolskie, zastanawia mnie to, jak to jest, że Łukasz, który był wcześniej poganinem, tak dużo pisze na temat Ducha Świętego. Przecież on wcześniej nie miał pojęcia o tym. I częściej pisze o Duchu Świętym, niżeli inni ewangeliści. Jak myślimy? Dlaczego tak może być? Dlaczego tak jest? Oczywiście nie mamy odpowiedzi na to w Piśmie Świętym, ale tak mnie to zastanawia. Ciekaw jestem, jakie wy byście mieli myśli. Może dlatego, że był wcześniej poganinem. Inni apostołowie, którzy uczniowie Chrystusa, którzy byli Żydami, już znali pewne rzeczy. Były im wyjaśniane. Natomiast on nie miał pojęcia o tym i dlatego też był wdzięczny, że Duch Święty mu wszystko objawiał i kontrolował, żeby czasem nie zszedł z tej właściwej drogi objawione w Piśmie Świętym. Może są inne przyczyny, ale ja tak myślę o tym też. Mhm. Łukasz był misjonarzem i dobrze wiedział, na czym polega ta służba dla ludzi. Dobrze wiedział, jaki jest słaby, jak bardzo zależny od Pana Boga. I to mogło być też powodem, że tak często wspominał Ducha Świętego, który ogarniał ludzi, dawał im nowe życie, dawał im siłę, dawał im mądrość. I jemu też dawał. To więc trudno było pominąć coś, od czego był tak bardzo zależny. To był taki chrześcijanin bardzo praktyczny i na pewno doświadczał tej mocy, o której później mógł z taką swobodą i tak często pisać. No może jeszcze jedno, znaczy jeden fakt możemy podkreślić. On był lekarzem, ale był też dobrym historykiem. I on przedstawiając dzieje Jezusa, dzieje później uczniów czy apostołów, no on cały czas widział, że to jest dzieło przede wszystkim Ducha Świętego. Mnie przyszła taka myśl, że po ludzku myśląc, no to on nie miał wiele
pojęcia na temat Ducha Świętego, zwłaszcza będąc wcześniej poganinem. I może akurat Bóg właśnie chciał pokazać przez tego byłego poganina, jak cenny jest ten dar tej trzeciej osoby bóstwa, Ducha Świętego w naszych czasach. I dlatego zwłaszcza w Dziejach Apostolskich jest ukazane działanie Ducha Świętego. Niektórzy mówią nawet, że ta księga powinna inaczej się nazywać. Że powinna się nazywać księgą dziejów działania Ducha Świętego. I to jest tak jasne, tak rzuca się to w oczy, bo on stale powtarza, że to Duch Święty robi. Tak, ale więcej w Ewangeliach jest, w Ewangelii Łukasza jest więcej o Duchu Świętym, niżeli w innych Ewangeliach. Także to i tutaj się przejawia. No dobrze. Gdy myślimy o działaniu Ducha Świętego, tak jak to jest opisane w Ewangelii Łukasza, to zacznijmy od tych początków. Powiedzmy, jak to było z Jezusem, czy z Janem Chrzcicielem, czy z innymi osobami związanymi z narodzeniem Pana Jezusa. Co możemy tutaj powiedzieć? Ewangelie mówią o Panu Jezusie. Bez dwóch zdań. To jest główny bohater tej księgi. Ale już na samym początku czytamy, że anioł objawia, jak to się stanie, że Jezus w ogóle pojawi się na ziemi. Tam pojawia się takie stwierdzenie. To jest Ewangelia według świętego Łukasza, pierwszy rozdział, werset 35, gdzie Maria słyszy: Duch Święty zstąpi na ciebie. Moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się z ciebie narodzi, będzie święte. Ale czytamy wyraźnie, początek Jezusa Chrystusa to Duch Święty, który zstąpi na Marię. Mhm. I później ta historia właściwie jest ciągle kontynuowana. Czytamy, że ludzie, którzy gdzieś w tym planie Boga się znajdują, na przykład Elżbieta, która jest odwiedzana przez Marię, a o tym mówi 41 werset pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza, jest powiedziane, że Elżbieta też została napełniona Duchem Świętym. Po narodzeniu Pana Jezusa, kiedy Maria i Józef idą do świątyni, czytamy, że spotykają się z Symeonem, o którym jest kilka razy powiedziane coś w kontekście Ducha Świętego. Na przykład werset 25 drugiego rozdziału tej księgi mówi: Duch Święty był nad nim. 26 werset mówi: temu Duch Święty objawił, że nie umrze, zanim zostanie mu przedstawiony Zbawiciel. Jest powiedziane, że nawet wtedy w świątyni znalazł się, jest powiedziane dokładnie w wersecie 27, przyszedł więc z natchnienia Ducha Świętego do świątyni. A więc zobaczcie, nie jest to taki czas, o którym było wspomniane, Dzieje Apostolskie, wylanie Ducha Świętego. Nie, jeszcze ten czas nie nastał, ale Duch Święty był. Był w życiu ludzi, zwykłych ludzi, którzy wiedzieli, gdzie być, jak się odezwać, co powiedzieć. No właśnie, wszystko dzięki Duchowi Świętemu. Mhm. Możemy tak nawet generalnie powiedzieć, że we wszystkich wielkich czynach no zawsze występują te trzy istoty. Nawet przy stworzeniu. Uczyńmy, Duch Święty, Duch się unaszał nad wodami w pierwszym rozdziale. Następnie zwiastowanie Jezusa Chrystusa, też trzy osoby, że jest powiedziane, że będzie synem Ojca, a Duch Święty go no, zaćmi, czyli będzie tym czynicielem. Przy chrzcie to samo oczywiście mamy. Przy chrzcie jest powiedziane, że głos z nieba Ojca był, to jest Syn mój miły, więc Ojciec, Syn, a Duch Święty stąpił na Niego. I gdybyśmy tak prześledzili Biblię, na pewno to czynimy, no to przy wszystkich trzech wielkich wydarzeniach opisanych w Biblii, począwszy od stworzenia, zawsze te trzy istoty występują. Później w Księdze Objawienia, Apokalipsie też bardzo często te trzy istoty występują. I szczególne to prowadzenie jest Ducha Świętego. Przyprowadził tam Symeona, ażeby... Annę prorokinię, tak.
Jezusa zaprowadził na pustynię Duch Święty. Nieraz mnie to zastanawiało. Jak to? Zaprowadził na pustynię, żeby tam był kuszony. Ale to Duch Święty czynił i on wiedział, co jest dobre. I tam odniósł Jezus zwycięstwo. Czyli dobrze, że go tam zaprowadził. Chociaż dla mnie takiego śmiertelnika to zawsze było szokujące. Jak to Duch Święty mógł zaprowadzić na pustynię, żeby tam był kuszony wśród dzikich zwierząt? Czy ten Duch Święty nie mógł gdzie indziej zaprowadzić Pana Jezusa? Proszę mnie bardzo. Się wydaje, że Duch Święty go nie prowadził, aby był kuszony. Duch Święty go zaprowadził, bo to początek pracy, aby się dobrze przygotował. A diabeł wykorzystał to, ten moment i no, podszedł tam i kusił. Także to nie było wolą Ducha Świętego prowadzić i jakoby wystawić Chrystusa na działanie no, szatańskie, ale on tam poszedł dla innych celów, na pewno na modlitwę, przemyślenie wszystkiego. Diabeł to wykorzystał i zaatakował go tam. No nie chciałem powiedzieć o tym, że prowadził go, żeby tam był kuszony, ale tak. Tak jak czytam zawsze, zaprowadził go na pustyniu, a tam był wśród zwierząt. No i takie odczucie, takie ludzkie jest, no czemu go tam zaprowadził? Nie mógł gdzieś go zaprowadzić do pięknego parku jakiegoś. No, ale wtedy zawsze myślę, Boże myśli to nie myśli nasze i to bardzo dobrze, że zaprowadził go tam. I w ogóle jest powiedziane, że Duch Święty prowadził Jezusa, zaprowadził go na przykład do Galilei, kiedy miał rozpocząć w Galilei służbę, czy gdzieś indziej. To jest właśnie coś, do czego warto nawiązać, bo zobaczcie, jeżeli czytamy o tym zaprowadzeniu na pustynię, Ewangelia Łukasza w 4 rozdziale i wersecie 1 mówi bardzo precyzyjnie, Jezus pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu, no i poszedł tam, gdzie mówiliśmy, na pustynię. On był pełen Ducha Świętego. No więc to nie tylko, że ktoś mu daje sygnały, gdzie ma się udać. On był pełen Ducha Świętego. A później po tym dramacie 40 dni postu, prawda, i tego kuszenia jest powiedziane właśnie tak, że powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. A więc naprawdę widzimy, że Duch Święty jest i jego rola to jest właśnie szczególne działanie w człowieku, który może rzeczywiście podjąć się niezwykłych zadań. Jest pocieszające też, że Jezus obiecał dać Ducha Świętego również nam. Także jeżeli będziemy pokorni, cierpliwi, modlić się będziemy, w wierszu 13 Ewangelii Łukasza 11 rozdziału właśnie jest powiedziane, że otrzymamy Ducha Świętego, jeśli będziemy prosić Ojca. A teraz przejdźmy do tej myśli drugiej, dotyczącej modlitwy. Łukasz pisze czegoś, o czymś, o czym nie piszą inni ewangeliści. Mianowicie, czego nie pokazują na przykład na filmach, różnych obrazach. Pokazują, jak Jezus jest chrzczony, gdzieś tam stoi w wodzie, polewają go tą wodą, no i Duch Święty się nad nim objawia. Łukasz troszeczkę inaczej tę historię przedstawia. Kiedy Duch Święty stąpił na Jezusa w postaci gołębicy? Kiedy Jezus po chrzcie modlił się. No właśnie, modlił się. To powiedziałem, przechodzimy do tego drugiego elementu, który chcemy poruszyć. Kwestia modlitwy. Ale jakżeż to się łączy razem z działaniem Ducha Świętego? Proszę. Ja tak nieraz myślałem nad tym, że dlaczego mamy modlić się, prosić o to, o Ducha Świętego, inne rzeczy. Przecież Bóg wie, czego w danym momencie potrzebujemy. Uważam, że przede wszystkim też, że jest to jakby pozwolenie, zaproszenie, aby Duch Święty, jak to ktoś powiedział, że Duch Święty czy Bóg jest dżentelmenem, to diabeł przychodzi tam, gdzie go nie proszą. I na pewno tam, jak jakśmy przed chwilą wspomnieli, na tą pustynię, to go tam nikt nie zaprasza, ale on tam poszedł, aby gnębić Jezusa. I dlatego modlimy się o różne rzeczy,
a między innymi też o Ducha Świętego się modlimy, prosimy i dajemy prawo Bogu do interwencji, dajemy prawo Duchowi Świętemu do interwencji w nasze życie. I dlatego... Proszę, Mariusz. Zobaczcie, często jak się czyta Ewangelię, może ja niepotrzebnie generalizuję, że często, ale wydaje mi się, że coś takiego jest, że poruszamy się w pewnych schematach. Natomiast jak tak czytamy dokładnie Ewangelię, to zauważamy szczegóły. O niektórych mówi ten, o niektórych inny ewangelista. I tutaj nawet ten dodatek, prawda, że Jezus po chrzcie modlił się i stąpił Duch Święty. To były przytaczane wcześniej przez Esterę te słowa z 11 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie w 13 wersecie jest powiedziane, jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Duch Święty, Ojciec wasz w niebie da Ducha Świętego tym, którzy go o to proszą. I to jest jakby finał dłuższych myśli, do których jeszcze wrócimy zapewne, ale tam było proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a wam otworzą. I to jest ten finał. Finał, który mówi przede wszystkim o tym, że otrzymamy Ducha Świętego, kiedy będziemy właśnie Boga o to prosili. A więc mamy do czynienia może nawet z pewną zależnością. Duchowość człowieka, szukanie Boga, szukanie Bożej obecności i odpowiedź Boga, na którą nie trzeba wcale długo czekać. Po to, żebyśmy mogli być zdolni do podjęcia wyzwań, które stoją przed nami. A Jezus rozpoczął działalność Mesjasza, więc jak nikt inny na ziemi potrzebował no właśnie tej pełni Ducha Świętego, żeby z mocą, o której później czytamy, mógł działać. Jezus zapewne modlił się codziennie, ale wiemy, że są takie momenty i w naszym życiu, kiedy modlimy się szczególnie intensywnie, i czujemy, że potrzeba nam tej modlitwy. Wymieńmy kilka takich ważnych momentów w życiu Jezusa, kiedy On się modlił. Bo to też jest dla nas przykład. Modlmy się codziennie i wiele razy nawet, ale zwłaszcza, gdy mamy takie trudne chwile, żebyśmy pamiętali wtedy też o modlitwie, bo tak czynił Jezus. Przypomnijmy kilka takich przykładów. Kiedy wybierał 12 apostołów, kiedy wybierał 12 swoich uczniów, modlił się. To była ważna decyzja, bardzo bo ważna przecież decyzja. To był zaczątek Kościoła. A tak. Później modlił się, znaczy cały czas modlił się, ale jest specjalnie zaznaczone, modlił się specjalnie za swoich uczniów, kiedy mieli pójść do pracy na zewnątrz. I również jest taka myśl, że Jezus modlił się, kiedy poszedł z trzema swoimi uczniami, Piotrem, Janem i Jakubem na górę. I kiedy modlił się, podczas tej modlitwy został przemieniony. Jego szata jaśniała, a twarz zmieniła się. Również w Getsemane to była bardzo gorliwa, bardzo modlitwa, podczas której na Jezusa czoło wystąpiły krople krwi. Jest charakterystyczne, że Jezus, kiedy szedł do Ogrójca razem ze swoimi uczniami, powiedział im, módlmy się, módlcie się. Ale kto się modlił? No właśnie. Ten, który wiedział, że na nim coś ciąży. Uczniowie nie byli tak naprawdę zaangażowani. Oni po prostu zasnęli. To ich bezpośrednio nie tyczyło. Kiedy Jezus już zmartwychwstał, oni dopiero wtedy zrozumieli Boże poselstwo Jezusa, misję. Ale wtedy to tak naprawdę Jezus modlił się sam. Czyli Jezus wiedział, kiedy się modlić i rzeczywiście się modlił. A uczniowie nie odczuwali takiej potrzeby, nie modlili się. No i cóż. I dlatego Jezus był taki, jaki był. I uczniowie byli tacy, jacy byli. Tak. Zobaczcie, bo tam jest taka smutna rzecz powiedziana,
że jak potem trzeci raz przyszedł, to już pijcie. To mówił, już pijcie. Ja już zadecydowałem, ja się modliłem, otrzymałem wsparcie z nieba, zadecydowałem, a wy już pijcie teraz. Mariusz jeszcze chciał dokończyć coś. Nie. Chciałem właśnie powiedzieć to, że Jezus Chrystus, który z natury wszystko wiedział, prawda, bo nawet Ewangelia, szczególnie Ewangelia Jana, drugi rozdział, mówi o tym, że Pan Jezus wiedział, co jest w człowieku, a jednak wybierając uczniów, modlił się. I być może o dobry swój wybór, ale i o tych, których wybierał. Przecież przed nimi była droga, to był ugór, który trzeba było naprawdę jakoś uprawić, żeby przyszedł z tego jakiś dobry owoc. I Pan Jezus wiedział, że coś takiego jak Kościół, nawet ten zaczątek Kościoła, to jest pewien twór duchowy. To nie jest Kościół pełen ludzi zdolnych, menadżerów, którzy będą zarządzali dobrze pewną materią. Nic z tych rzeczy. To nie jest żadna firma, to nie jest Kościół, to nie jest organizacja. To jest ciało Chrystusa. To musi być coś uduchowionego. W tym musi być moc Boża, bo inaczej to nie ma żadnego znaczenia. Tak. Także to jest dobry przykład dla nas. Przed każdą ważniejszą decyzją, na co dzień w ogóle powinniśmy się modlić, ale przed każdą ważniejszą decyzją nie zapominać o modlitwie. A Bóg może rzeczywiście dokonywać wielkich rzeczy. Mamy w takim słowie natchnionym podkreślone też, że szczególnie gdy mamy zamiar złączyć się z kimś, poślubić kogoś, to jest powiedziane, podwójnie się modlić. Dlatego, że jedynie Duch Święty, jedynie Bóg wie, co w danym i może podpowiedzieć. Czasem nawet i dobra osoba nie jest odpowiednią kandydatką. Bóg wie. Także w takich wszystkich osobistych nawet rzeczach, a zawsze musimy takie decyzje podejmować, żebyśmy to zawsze z modlitwą czynili. Mhm. Ewangelista Łukasz mówi o tym, że Pan Jezus kiedyś się modlił. Zapewne obserwowali go inni, jak się modli. No i ktoś podszedł do niego i powiedział: Panie, naucz nas modlić się. Albo może słyszeli, jak Jezus się modlił i powiedzieli: Ty tak pięknie się modlisz, naucz nas modlić się. I Jezus zostawił ten wzorzec modlitwy. Tak się zastanawiam nad tym, że to taka krótka forma jest. Czy tam jest rzeczywiście ta esencja, jak należy się modlić? Czy ta krótka modlitwa, nazywamy ją modlitwą Ojcze Nasz, czy ona nam już daje dostateczną ilość wskazówek, jak się modlić? Możemy jeszcze też jedną rzecz podkreślić, że uczniowie albo ci, którzy obserwowali i prosili naucz się modlić, widzieli, że Jezus się modlił i jakie efekty tej modlitwy były, jakich czynów następnie dokonywał. Tak jak mówili, przed każdym wielkim, ale nawet ta modlitwa przynosiła efekty i dlatego też pytali się: naucz nas, my też chcemy takie rzeczy czynić. Mhm. I wiedzieli, że źródło tego jest w modlitwie. No więc czego możemy się nauczyć z tej modlitwy? Ja chcę podkreślić myśl, która już padła. Ta modlitwa jest krótka. Nie chcę powiedzieć, że im krótsza modlitwa, tym lepiej, ale w człowieku jest coś takiego, że jeżeli chcemy lepiej, to jest dłuższa modlitwa. A to chyba nie chodzi o długość modlitwy. Ja wiem, że mamy przykłady Jezusa rozmodlonego przez całą noc. Bywają takie chwile, bywają takie godziny i wiele godzin, może całe noce, które się spędza na takim wzdychaniu do Boga i prośbach i dziękczynieniach. Ale kiedy Pan Jezus ma kogoś nauczyć modlić się, to wcale nie mnoży i nie wiadomo, jak długiej modlitwy nie wypowiada, ale jest to krótka modlitwa, w której jest wszystko. Wszystko. Dobrze, ale spróbujmy podać te elementy jakieś, jakie tam występują. Możemy przeczytać tą modlitwę, tak? I później te elementy wybierać, nie? Jakie tam elementy występują w tej modlitwie? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. To jest nasz Ojciec, który jest w niebie, który jest święty. Przyjdź królestwo Twoje. Mm-hmm. Ewangelie ponad 100 razy nawiązują do Królestwa Bożego.
a około 40 z Ewangelii Łukasza. Następnie myśl jest: bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Następna myśl jest: chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Żebyśmy wiedzieli, że te dobra, które mamy na co dzień, to jesteśmy zależni od naszego Ojca w niebie. Dziękujmy Mu za to, co spożywamy i za to, czym nas obdarza. Naprawdę jest teraz aż za dużo tego jedzenia. I ostatnie myśli: odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym. To już wszystko byśmy omówili. Może ja taką wstępną jeszcze myśl podam. Mamy w tej modlitwie przedstawionych 7 próśb. Trzy pierwsze skierowane są najpierw do Boga. To jest na pierwszym miejscu. Bardzo ciekawe. Są 3 prośby odnośnie tych relacji międzyludzkich, do człowieka się odnoszących, ale też dotyczących sfery duchowej. A tylko 1 prośba dotycząca spraw materialnych, i to takiego chleba, tam jest powiedziane codziennie, chleba na każdy dzień. Na każdy dzień tego codziennego, takiej podstawowej potrzeby, nie jakichś tam wygórowanych rzeczy. I gdy tak patrzymy na to, to też jest pewna lekcja. No więc zaczyna się od tego też Ojcze nasz. Tak się zastanawiam, nie można było tego inaczej. Żydzi tak z czcią podchodzili do Boga i zastanawiali się. Kiedyś pytałem jednego Żyda, jak się powinno wymawiać to imię Boże. Jahwe czy Jehowa? A on mówi: ani tak, ani tak. No to jak należy zwracać się do Boga? A on mówi: ani tak, ani tak. To jak? To jak właśnie? No, a tutaj mamy odpowiedź. Tatusiu. Tam nie było takiego określenia tatusiu, ale tak mniej więcej można by to oddać. Ktoś bliski. Mój ojciec, mówcie, zwracajcie się do niego jako do waszego ojca. Tak bardzo przybliżył Jezus tego Boga, którego Żydzi nawet nie chcą wymieniać jego imienia, nie wypowiadają go nigdy. A Jezus tak go zbliżył. Mówcie ojciec. I dlatego tak? To jest tak bardzo ważne. No, może tutaj wśród nas jesteśmy ojcami. I ktoś tak to ładnie, znaczy wyjaśniał, takie myśli przekazał, że na początku dziecko jeszcze nie rozumie Boga, ale przez ojca patrzy na Boga. Jak ma złego ojca, to mu trudno potem sobie dobrego ojca wyobrazić. Jest bardzo ważne, abyśmy byli tymi ojcami, tymi rodzicami, takimi, które dziecku pomogą zrozumieć, jaki jest Bóg. Dobry, miłosierny, sprawiedliwy przy okazji itd. Spróbujmy coś powiedzieć na temat tych 3, może i każdy osobna, ale tych próśb dotyczących spraw Bożych. Czy to trzeba się o to modlić, na przykład święć się imię Twoje? No. Niech Bóg dba o to, żeby Jego imię było uświęcone. Przepraszam, tak powiem. Czy to od nas zależy? Albo bądź wola Twoja. No, wydaje mi się, że to zależy od nas. Bóg dba, zgoda, ale też my mamy szanować imię, znaczy Boga, dlatego zwłaszcza w Starym Testamencie imię, nazwisko, no to było jakieś uosobienie osoby. I dlatego jest powiedziane, że niech no, ten Ojciec Niebieski będzie uświęcony. Przez co? No przez nasze życie, przez nasze słowa, przez naszą działalność. Oczywiście, żebyśmy nie zniesławiali, a najbardziej zniesławiamy to kiedy? To zresztą o tym mówi przykazanie 3, nie?
również dekalogu. Najbardziej zniesławiamy, że jak nazywamy się od imienia Bożego, a nasze życie jest zaprzeczeniem tego. Tak jak pewien ojciec, którego syn źle postępował, to w końcu mu powiedział. Wiesz, słuchaj, ty albo zmień życie, albo zmień nazwisko, bo przynosisz hańbę naszemu imieniowi. To jest wzorzec pewien. Jeśli my teraz się modlimy i myślimy o tym, że powinniśmy się modlić o te sprawy Boże, jakie inne prośby moglibyśmy zawrzeć, na przykład w naszych modlitwach, żeby dotyczyło bóstwa? Znaczy, tutaj mamy wiele myśli, które na dobrą sprawę pokazują, że człowiekowi ma zależeć na tym, ażeby Bóg był w jakiś sposób wyniesiony, żeby Bóg był właściwie postrzegany, żeby Bóg był otoczony właściwymi myślami naszymi, właściwym podejściem, szacunkiem. A więc ta modlitwa pokazuje nam, że nie jesteśmy egoistycznie nastawieni. Te myśli już padały, prawda, że idą jakby w stronę Pana Boga, ale właśnie człowiek też ma się o to modlić. Nie tylko Bóg dba o siebie, my mamy dbać o Boga, żeby był naprawdę należycie postrzegany przez nas i przez innych ludzi. To ma być cały nasz świat, prawda? Oddać chwałę Bogu, a nie tylko zabiegać o, no, o jakieś takie potrzebne do życia doczesnego sprawy. A jeśli by ktoś, załóżmy, bluźnił Bożemu imieniu albo zniesławiał Boże imię, to powinniśmy walczyć o to? Ja nie wiem, czy słowo walka jest dobre, ale rzeczywiście można brać Boga w obronę. Nie trzeba przytakiwać, nie trzeba milczeniem reagować na chwilę, kiedy Bóg jest w jakiś sposób zniesławiany. Można się odezwać. Myślę o tym, jak bronili dobrego imienia Mahometa, tak troszeczkę w tym kontekście. Czy podobnie możemy się zachować? To znaczy, ja nie wiem, czy akurat myślimy o tych samych przykładach, o metodach bronienia, ale rzeczywiście jest cały zakres działania, w którym można jakby wchodzić w tę właściwą rolę, dbając o to, żeby Bóg przynajmniej tak łatwo nie był zniesławiany. Każdy dokona swojego wyboru, ale można go... Podoba mi się werset z Mateusza 5:16, gdzie jest napisane, że tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, ale co robili? I chwalili Ojca. Czyli po prostu w ten sposób też możemy oddawać cześć naszym życiem, naszym zachowaniem. Tak. Zastanawia mnie też to, że gdy Pan Jezus podał ten wzór modlitwy i później ktoś miał się modlić w takich sprawach o chleb codzienny, o odpuszczenie grzechów, że tu jest używana liczba mnoga. Odpuść nam nasze winy. Nie wiem, czy Jezus nie mógł powiedzieć przecież, no, jak się modlisz, to mów, odpuść mi, Panie Boże, moje winy, albo daj mnie chleba, żebym ja miał na co dzień. Nie jest to też napisane, ale tak próbuję głębiej wejść to. Dlaczego Jezus używał tu liczby mnogiej? A może też właśnie ta myśl jest taka, bo czy powinniśmy się modlić o innych, czy tylko o swoje potrzeby? Co nas obchodzi ktoś? Ja, żebym był w niebie. To przede wszystkim o rodzinę najbliższą. Ojciec, jak jestem kapłanem w domu, tak jak to jest w Biblii opisane, że Hiob modlił się za wszystkie swoje dzieci. To prawda, w pierwszej kolejności albo w szczególny sposób, ale też pamiętać o innych ludziach, których znamy i chcemy, aby coś w ich życiu się stało. Też się za nich modlimy. Pan Jezus podał taki może trochę dziwny przykład. Żeby się modlić, nie ustawać. Podał przykład człowieka, który przyszedł w nocy i prosił o chleb swojego przyjaciela. Tamten się wymawiał, wiesz co, no nie mogę wstać, bo już drzwi są zamknięte, wtedy jakoś tam z
zakładano te drzwi, nie wiem jak, zamykano. Reglowano. Nie tak jak dzisiaj my na klucz. Nie mogę, bo drzwi zamknięte. Dzieci śpią, prawdopodobnie razem spali tam po kotem, obudzą się jeszcze inne rzeczy. Wyszukiwał tak. No i to miało symbolizować, że my mamy też tak prosić, chociażby ten ktoś nie chciał nam odpowiedzieć, a w tym wypadku, no to nasz Ojciec. Dlaczego Jezus taki przykład dał i czego z tego się możemy nauczyć? My jesteśmy w ogóle dosyć zaradnymi ludźmi, gdy chodzi o to, co nas interesuje. Ten człowiek potrzebował chleb, a więc robił wszystko, żeby ten chleb otrzymać. I my rozumiemy takie przykłady. I czasami można być zawstydzonym, że rzeczywiście w tych sprawach doczesnych, w sprawie chleba, to my potrafimy być bardzo kreatywni, a w sprawach bożych jakoś tak dziwnie nie wiemy jak, a tu się wstydzimy, a tu się boimy, a tutaj milczymy, a tu nam właściwie nie zależy. Albo już się pomodliłem. Tak, więc Bóg mówi, zobacz jak tak naprawdę wyglądasz. Już wiadomo, że ta historia żywcem nie pokazuje nam Boga, prawda, którego trzeba przebłagać, trzeba go tam usilnie sposobem wziąć. To nie o to chodzi, ale nasza postawa w tym jest rzeczywiście widoczna. Tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie twoje serce. Na czymś ci zależy, to będziesz do tego dążył. A więc zobacz. Modlitwa może być rzeczywiście czymś wyjątkowym w twoim życiu. Czy jest? No to jest pytanie. Tak się starać o to, jeśli to jest ważne. A być może tam ta myśl, nie być może, tylko jestem przekonany, że Jezus Chrystus chciał pokazać, że do Ojca Niebieskiego możemy zawsze, w każdej chwili, w każdej sytuacji przyjść. Tam nie ma urlopu, tam nie ma jakiegoś odpoczynku czy czegoś. Ojciec Bóg jest zawsze gotowy wysłuchać. Tak jak ktoś w kazaniu ładnie niedawno powiedział, że jak Bóg prowadził naród izraelski, dzień i noc go prowadził. Co za wspaniały Bóg, że w dzień w słupie, no w nocy w słupie ognia, w dzień w obłoku, on zawsze był obecny i on też zawsze może wysłuchiwać nasze modlitwy. A z drugiej strony właśnie myślę o tym, bo to Jezus też podał ten piękny przykład. Jeśli wy umiecie dary dobre dawać, więc pomyślcie o tym, że Ojciec wasz niebieski o wiele jest lepszy niżeli ci ziemscy ojcowie. To On by wam nie dał? Czyli z jednej strony wskazuje, że trzeba modlić się intensywnie, prosić i tak dalej, a z drugiej strony mówi, że ten Ojciec jest naprawdę dobry. I On da, jeśli Ojciec ziemski nie da dziecku zamiast chleba kamienia, to tym bardziej Ojciec niebieski. I te lekcje, które są podane tutaj przez Pana Jezusa, mogą nas naprawdę wiele nauczyć, abyśmy z tego korzystali. Na pewno to przyniesie nam korzyść. Na tym zakończymy nasze studium. Na koniec poproszę jeszcze Mariusza o modlitwę. Panie Boże, chcę Ci dziękować za cudowne obietnice. Za zachętę do tego, żebyśmy byli blisko Ciebie. Żebyśmy z Tobą rozmawiali. Żebyśmy o Tobie myśleli. Żebyśmy myśleli też o innych. I o własnej duszy, która oby naprawdę była przez Ciebie naprawiana, zmieniana. Byśmy rzeczywiście, tak jak w modlitwie nawet jest to zawarte, znaleźli się kiedyś w tym wspaniałym królestwie, które nastanie, gdy przyjdziesz. Daj, żebyśmy też korzystali z mocy Ducha Świętego i niech właśnie nasze życie będzie owocem Ducha Świętego, bo tego potrzebujemy i nie ma innej drogi do zbawienia, jak ta, którą dzisiaj oglądaliśmy po raz kolejny. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o to. Amen. 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 Dziękujemy za wspólne rozważanie Słowa Bożego, Pisma Świętego, Ewangelii Łukasza. Zapraszam na kolejne studium. Kolejny temat to misja Jezusa. Zapraszam serdecznie za tydzień.